Od jakiegoś czasu, bo od 3 lat, organizujemy tutaj w Wiśle Puchar Świata jako ten prolog i oczywiście z mniejszymi, z większymi problemami, ale udaje się go przeprowadzić, więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że troszkę taką królową jest rozpoczęcia przede wszystkim Pucharu Świata. Każdy chce na to rozpoczęcie przybyć tutaj. Skoki są bardzo popularne w Polsce. Ja myślę, że są takim sportem narodowym zimowym, bo jest piłka nożna, jest siatkówka latem, ale zimą gdzieś ludzie, którzy mają dłuższe noce, czy jest ciemniej, nie mają co robić, więc zasiadają przed telewizory albo przychodzą na żywo, żeby kibicować skoczkom. No, stał się ten sport bardzo popularny. Zresztą myślę, że kibice w Polsce są jedni z lepszych kibiców, ale też tych, którzy dużo wiedzą o tym sporcie. Naprawdę nauczyli się przez te lata bardzo dużo o tym sporcie i co drugi można powiedzieć, że jest ekspertem. Atmosfera jest zdecydowanie inna, jest więcej tych głosów, jest więcej wuwuzeli czy trąbek, z czego tam wydobywają te dźwięki i to powoduje, że ta atmosfera robi się jeszcze głębsza i mimo wszystko zawodnicy to na rozbiegu słyszą. I jeśli jesteś u siebie w kraju, to tym bardziej dodaje ci takich skrzydeł. Nawet jeśli ta forma nie jest taka odpowiednia, jakby się chciało, to naprawdę mogą z siebie zawodnicy wykrzesać jeszcze więcej niż są w stanie na dany moment.